Mamo, mamo, co to CERN? A gdzie jest CERN? Szwajcarii koło Genewy. CERN jest tu. Leży na granicy szwajcarsko-francuskiej. Bardzo byś chciała tam pojechać. Witaj, Emilko, w CERNie, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, największym laboratorium cząstek elementarnych na świecie. To fascynujące miejsce. Po co założono CERN? CERN założyli ludzie, którzy chcieli zintegrować środowisko naukowe. Stworzono międzynarodową organizację. Do badań nad cząstkami zaproszono ludzi z różnych krajów. A kto tu pracuje? Możesz tu spotkać naukowców, fizyków, inżynierów z całego świata. W CERNie pracuje około 12 tysięcy ludzi, różnych narodowości, w tym około 200 Polaków. Na czym pracują ci wszyscy ludzie? Badają cząstki, maleńkie składniki materii i oddziaływania między nimi. Nie każdy może wejść do LHC. Żeby się tam dostać, trzeba przejść specjalny system zabezpieczeń. Pewnie jesteś ciekawa, Emilko, kto sprawdza, czy w eksperymentach wszystko idzie dobrze. Robią to ludzie w Centrum Kontroli CERN-u. Mamy tu 4 wyspy komputerów, każda odpowiedzialna za jeden z 4 eksperymentów. Czy na tych komputerach zobaczyli bozon Higgsa?